Zagrajnik TV. Nowy film w każdą środę i weekend. Właśnie od tej sceny DICE rozpoczęło prezentację możliwości RTX-ów w Battlefield 5. Właśnie ta scena miała w zamyśle ukazywać cały ogrom rewolucji, jaka dokonała się za sprawą nowych kart NVIDII. I tak właściwie to cel został osiągnięty. A co my tu mamy? Odległą eksplozję odbijającą się w oku żołnierza. I... No tyle. Właściwie tyle. I tak, to jest właśnie to. To jest ta rewolucja. To jest święty graal grafiki 3D. To co? Jesteście ciekawi, skąd cały ten szum wokół RTX-ów? Na to pytanie odpowiemy sobie dzięki pomocy patronów, którzy od wielu, wielu miesięcy dzielnie wspierają rozwój Zagrajnika. Dzięki! Pamiętajcie, że może nam pomóc każdy z was. Zagrajnik to nasze główne zajęcie i to właśnie dzięki waszemu wsparciu możemy regularnie dostarczać wam tyle nowych materiałów. Grafika 3D zmieniła się na przestrzeni lat nie do poznania. Trudno uwierzyć, że zaledwie ćwierć wieku dzieli to od tego. Jest to oczywiście zasługą ciągle rosnącej mocy obliczeniowej domowych komputerów, ale też niezliczonych technologii, które przez lata zmieniały oblicze wirtualnych światów. Jak choćby shadery, dzięki którym po raz pierwszy w grach pojawiło się dynamiczne oświetlenie, a wszelkie płaskie powierzchnie zaczęły wyglądać jak wypukłe. Albo teselacja, która spowodowała, że obiekty stały się nieporównywalnie bardziej szczegółowe. Albo okluzja otoczenia, dzięki której cieniowanie stało się znacznie subtelniejsze, zaś efekt końcowy jeszcze bardziej wiarygodny. Jednakowoż, mimo ogromnego postępu, jaki dokonał się przez te wszystkie lata, pewna rzecz od samego zarania grafiki 3D nie uległa niemal żadnej zmianie. Pewien mały, niby nieistotny detal, który paradoksalnie, wraz z coraz lepszą grafiką, stawał się coraz większym kłopotem. Tak, tym detalem były refleksy, a raczej fakt, że tak naprawdę nigdy ich nie było. Dla tych, którzy nigdy nie zagłębiali się w to, jak właściwie działają gry komputerowe, wyda się to pewnie śmieszne. No bo niby jak to nigdy nie było refleksów? O proszę, włączam pierwszą z brzegu giereczkę, no niech będzie Overwatch, i proszę, co widzę? Refleksy. Wiedźmin? Refleksy. GTA? Refleksy. Nawet w przeklętym Minecrafcie wszystko może odbijać się w wodzie, więc niby jak to nigdy nie było refleksów? No cóż, sęk w tym, że nic nigdzie się nie odbija, ani nigdy się nie odbijało, a to, co zawsze widzieliśmy, to tylko różne sprytne sztuczki. Generalnie refleksy w grach podzielić można na dwie grupy. Te niezbyt istotne, na które i tak gracze nie zwracają większej uwagi, i te ważne, na których skupia się uwaga graczy. W przypadku tych pierwszych, jak choćby powierzchnie niewielkich metalicznych przedmiotów, deweloperzy od lat szli na łatwiznę. Tym, co wydawało nam się odbijać powierzchni, takich choćby karabinów, zbroi czy samochodów, było więc najczęściej nie najbliższe otoczenie, a jedna, ciągle taka sama, przygotowana wcześniej tekstura. Ba, najczęściej miała ona żałośnie niską rozdzielczość, bo za sprawą pełnej zakrzywień powierzchni gracze i tak nie byli w stanie określić, co dokładnie się w niej odbija. Było to tak zwane mapowanie środowiskowe. No dobrze, ale w takim choćby GTA 5 ewidentnie widać, że odbija się najbliższe otoczenie, a nie jakiś losowy widoczek. I rzeczywiście, na przestrzeni lat mapowanie środowiskowe zostało udoskonalone tak, że nowa mapa środowiska tworzona jest przez silnik gry dla każdej klatki na sekundę, w zależności od pozycji, w jakiej znajduje się gracz. Innymi słowy, silnik gry co chwilę robi panoramiczne zdjęcie otoczenia w ekstremalnie niskiej rozdzielczości, jak choćby 384x256 pikseli, jak w GTA 5, które następnie odbija się w powierzchni samochodu. Aby proces ten przebiegał sprawnie, mapa środowiskowa uwzględnia wyłącznie załadowane wcześniej do pamięci statyczne obiekty. I znowu, z racji metalicznej, zniekształconej powierzchni, niska rozdzielczość mapy jest kompletnie niezauważalna, podobnie jak fakt, że w samochodach nie odbijają się przechodnie czy inne samochody. Sprytna sztuczka.
przypadku nieco istotniejszych powierzchni, mapowanie środowiskowe to jednak za mało, a najlepszym przykładem jest tu tafla wody. Instynktownie spodziewamy się dojrzeć w niej lustrzane odbicie całego otoczenia, a brak dowolnego obiektu od razu wzbudziłby nasze podejrzenia. Twórcy gier wiedzą o tym doskonale, więc wymyślili kolejny sposób, by dać nam to, czego się spodziewamy. To, co wydaje nam się być odbiciem na powierzchni wody, jest więc w istocie ponownie wyrenderowaną sceną. Oczywiście także na tym polu deweloperzy robią co się da, by wydajność nie spadła nagle na łeb na szyję. Przede wszystkim rozdzielczość zduplikowanego świata jest dużo niższa, podobnie jak w przypadku map środowiskowych, fakt ten jednak doskonale maskowany jest przez pomarszczoną powierzchnię wody. Kolejnym sposobem, by odciążyć komputer, jest renderowanie odbić wyłącznie tych obiektów, które widać w danej chwili na ekranie. Nazywa się to Screen Space Reflections i generalnie daje niezły efekt do momentu, w którym obniżymy kamerę i spojrzymy bezpośrednio w wodę. Odbicie zniknie, bo i zniknęło to, co miało się odbijać. Rozwiązaniem jest w tym wypadku znacznie rzadziej stosowane, bo i dużo bardziej zasobożerne, Planar Reflections. Jak nie trudno się domyślić, twórcy projektują gry w ten sposób, by naraz widoczna była na ekranie tylko jedna powierzchnia, odbijająca całe otoczenie, bo każda kolejna oznaczałaby konieczność renderowania całej sceny jeszcze raz. Jedną z najbardziej kłopotliwych powierzchni odbijających światło są jednak lustra. Ba, są one wręcz zmorą deweloperów, dlatego od jakiegoś czasu zaczęli oni po prostu niszczyć, by nie musieć się nimi przejmować. Problem z nimi polega na tym, że w rzeczywistym świecie stanowią one, nomen omen, idealne odzwierciedlenie otoczenia, więc jakiekolwiek zniekształcenie mające zwiększyć wydajność momentalnie rzucałoby się w oczy graczy. Jeżeli więc twórcy nie niszczą akurat luster, to umieszczają je w niewielkich pomieszczeniach, by zduplikowany obszar był jak najmniejszy. Czasem łatwiej jest im też po prostu odtworzyć za lustrem cały poziom. I tak właśnie robiło się najczęściej w antycznych czasach Duke Nukem 3D czy Super Mario 64. Generalnie jednak, podobnie jak w przypadku każdej połyskliwej powierzchni, jeżeli gdzieś w grze znajduje się lustro, oznacza to, że twórcy musieli to naprawdę dobrze przemyśleć. Jak pewnie już się domyślacie, wszystkie te problemy i konieczność kombinowania w przypadku każdej połyskliwej powierzchni wynikały z faktu, że w grach nigdy tak naprawdę nie istniało światło. Znaczy, owszem, były źródła światła i były cienie, a z czasem stały się one nawet dynamiczne. Sęk w tym, że owo światło zawsze było wyłącznie prostą matematyczną symulacją. Faktycznie, w grach nigdy nie funkcjonowała żadna fizyka światła i nie istniał żaden jego nośnik, a co za tym idzie, w żaden sposób nie wchodziło ono w interakcję ze światem. Innymi słowy, światło było, albo go nie było. I to by było na tyle. Tymczasem w rzeczywistości, w każdej chwili i w każdym miejscu, światło podlega nieskończenie wielu transformacjom, wielokrotnie odbijając się od każdej powierzchni, skupiając i zakrzywiając. Na zwykłym biurku może roić się od połyskliwych obiektów, w których odbijają się inne połyskliwe obiekty, w których także coś się odbija. I po tych kilku minutach możecie już sobie chyba wyobrazić, ile mocy obliczeniowej wymagałoby odtworzenie takiej sceny w czasie rzeczywistym, gdy każde kolejne odbicie oznaczałoby renderowanie całej sceny na nowo. Tak się jednak składa, że od dawna istnieje sposób znacznie prostszy w założeniach, by osiągnąć ten efekt. Sęk w tym, że dotąd był on niemożliwy do osiągnięcia w czasie rzeczywistym. Ray Tracing. I właśnie to jest rewolucja związana z premierą RTX-ów. Turing, the most advanced GPU we've ever done, 10 years in the making, the greatest leap since we created CUDA, and computer graphics will never be the same again. Byłem naocznym świadkiem tego, jak 20 sierpnia tego roku w Kolonii założyciel NVIDII, Jen Su Ha, pokazał światu najnowszą generację GeForce'ów. GeForce'ów, które jako pierwsze w historii gamingowe karty posiadają układy dedykowane sprzętowej akceleracji ray tracingu. Ray tracing, czyli śledzenie promieni, to w największym uproszczeniu technologia, w której droga każdego promienia światła, trafiającego ostatecznie do obserwatora, poddana jest kompleksowej analizie. W przypadku każdego wirtualnego fotonu uwzględniane jest więc źródło światła, jego kolor, a także właściwości wszystkich obiektów, od jakich się odbije. Dzięki temu w wirtualnych światach pojawiają się zjawiska świetlne, o których dotąd twórcy gier mogli jedynie marzyć.
Od choćby poza Umbrą, czyli znanym już graczom cieniem całkowitym, pojawia się także Penumbra, czyli subtelne półcienie. Od kolorowych ścian odbija się kolorowe światło, zabarwiając wszystko wokół, zaś promienie świetlne skupiają się i zakrzywiają w zależności od właściwości powierzchni, na jaką trafią. Dla twórców gier i graczy najważniejsze jest jednak to. Odbicia, które przy wykorzystaniu ray tracingu będą tworzyć się z automatu. Odbicia uwzględniające obiekty nieobecne w polu widzenia. Odbicia odbić, w których odbijają się inne odbicia. Proste, efektowne, działające i istniejące. Jak nigdy dotąd. Oczywiście nawet ray tracing nie oznacza doskonałej symulacji światła. Jednym z tego przykładów jest fakt, że w przypadku tej technologii promień światła przemieszcza się nie od źródła światła do obserwatora, a od obserwatora do źródła światła i dopiero na tej podstawie tworzona jest każda klatka animacji. Wydaje się to bez sensu? Tak się jednak składa, że jest bardzo sensowne. Dzięki temu bowiem liczone są wyłącznie te promienie światła, które rzeczywiście wpływają na końcowy wygląd sceny, zamiast wszystkich obecnych, co rzecz jasna przekłada się na ogromną oszczędność mocy obliczeniowej, kosztem nieznacznie tylko przekłamanego obrazu. Zasady fizyki są jednak znacznie bardziej złożone, niż mogłoby nam się instynktownie wydawać, i dotyczy to także natury światła. Ray tracing nie jest więc w stanie dokładnie symulować wszystkich efektów związanych ze światłem, również dlatego, że traktuje je jako cząstki. I jeżeli pomyślicie teraz, że prawidłowo, bo przecież światło to pędzące cząstki fotonów, to nawet was rozumiem, bo takie pojmowanie światła jest instynktowne. W istocie światło ma jednak naturę korpuskularno-falową, co oznacza, że promień światła jednocześnie jest pędzącą cząstką oraz falą. Dokładnie tak, światło jest cząstką i falą jednocześnie. I choć dla osób, które nigdy dotąd nie interesowały się mechaniką kwantową, może to brzmieć jak sprzeczność, łatwo przekonać się o falowej naturze światła, wykonując choćby proste doświadczenie ze szczelinami. Otóż promienie światła przepuszczone przez dwie wąskie szczeliny dadzą w efekcie nie dwa wąskie prążki światła, jak można by się spodziewać, a kilkadziesiąt prążków. Stanie się tak dlatego, ponieważ rozchodzące się ze szczelin fale świetlne zaczną ze sobą interferować, to znaczy nachodzić na siebie i nawzajem się wzmacniać lub wygaszać. Gdyby powtórzyć to doświadczenie w wirtualnym świecie z wykorzystaniem ray tracingu, otrzymalibyśmy jednak wyłącznie dwa prążki światła. Jeszcze jednym zjawiskiem, którego nie zobaczymy w świecie ray tracingu, jest rozszczepienie fali światła za pomocą pryzmatu, bo żadnej wirtualnej fali nie ma. Nawiasem mówiąc, dowodem na to, że światło zachowuje się jednocześnie jak strumień pędzących fotonów, jest z kolei zjawisko fotoelektryczne, za którego opisanie Albert Einstein otrzymał Nagrodę Nobla. Zagrajnik bawi i uczy. Jeżeli chodzi o słabe punkty tej technologii, szczególnie istotne z punktu widzenia graczy, to prawdziwe są doniesienia, że gry obsługujące ray tracing będą działać odczuwalnie wolniej. Spore oburzenie wywołał wśród graczy fakt, że pokazane w kolonii demo Shadow of Tomb Raider działało w około 40 klatek na sekundę, mimo topowej konfiguracji GeForce'a 2080 Ti na pokładzie. Sam miałem też okazję pograć chwilę w Metro Exodus i na własnej skórze doświadczyłem odczuwalnego spadku płynności przy włączonym ray tracingu do około 30-40 klatek w Full HD. Cóż, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest oczywiście fakt, że twórcy gier dopiero zapoznają się z tą technologią. Nie ma się jednak co oszukiwać. Ray tracing to technologia, owszem, dająca nieprawdopodobne efekty, ale jednocześnie wymagająca potężnej mocy obliczeniowej. Ci, którzy narzekają na szybkość działania gier, które ją obsługują i pytają, na co komu w ogóle te całe RTX-y? A komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Najpewniej nie mają zielonego pojęcia o zasadzie działania tej technologii, a więc i o tym, jak gigantyczną jest rewolucją i jak wielkim wyczynem jest fakt, że w ogóle działa ona płynnie w czasie rzeczywistym. Dla nas, graczy, oznacza to tyle, że przynajmniej przez jakiś czas twórcy będą jeszcze musieli się posiłkować różnymi trikami zwiększającymi wydajność. Jak na przykład zmniejszona częstotliwość próbkowania cieni lub widoczne czasem szumy. Ewentualnie, ci, którzy będą chcieli doświadczyć całej potęgi ray tracingu tu i teraz, będą musieli przełknąć gorzką pigułkę w postaci mniejszej liczby klatek na sekundę. Tak więc RTX-y to rzeczywiście jest rewolucja. I tak, to jest święty graal grafiki 3D. Inna sprawa, czy jest to rzeczywiście coś, czego potrzebuje każdy gracz? Sami musicie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dotąd w ogóle zwracaliście uwagę na oświetlenie w grach. Czy irytowały was różne uproszczenia, przekłamane odbicia lub ich kompletny brak?
Jeżeli nie, obecna generacja kart graficznych powinna posłużyć wam jeszcze dobrych parę lat, bo topowe modele mają w zanadrzu odpowiedni zapas mocy. Jeżeli jednak zawsze zastanawialiście się, co do diaska jest nie tak ze wszystkimi tymi lustrami i resztą odbić, być może powinniście się RTX-ami zainteresować. Szczególnie, że poza ray tracingiem oferują one jeszcze parę innych bajerów, jak choćby moduł sztucznej inteligencji, poprawiającej w locie jakość obrazu, zupełnie nową technologię anti-aliasingu, oznaczającą w praktyce potężny upscaling, czy po prostu absurdalnie dużo mocy obliczeniowej. W każdym razie, niezależnie od tego, czy zakup RTX-a wydaje wam się sensowny, czy też nie, jedno jest pewne. Grafika rzeczywiście została wymyślona na nowo. It's been a pleasure being with you. This is a historic moment. Computer graphics has been reinvented. Thank you very much. Ktoś tu planuje zakup RTX-a? A może Ray Tracing to dla was zbędny bajer i wolicie udawane odbicia? Piszcie w komentarzach, a jeżeli podobał wam się ten materiał, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!